Witajcie w sklepie Rock Day. Nazywam się Wojtek Pietraszek i pokazuję Wam z dumą, naprawdę z wielką dumą, przetwornik firmy Merlin Pickups, model Hellfire, pozycja pod most, czyli bridge. No i teraz, co tu ciekawego? Ciekawe jest na pewno to, że jest to polski produkt. To jest stanowczo bardzo ciekawe. Tutaj mamy oczywiście firma Merlin Pickups. Gwarantuje, że przetworniki wyprodukowane przez nas są wolne od wad materiałowych produkcyjnych. Firma gwarantuje poprawne działanie przetworników w całym okresie ich użytkowania. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych spowodowanych niepoprawnym montażem. Dobra, to oczywiście jest gwarancja firmy. Teraz dobra, jak kupujemy sobie taki przetwornik. Wszystko naprawdę szpanersko wygląda. Zaklejone jest tutaj takimi naklejeczkami. No teraz tadam, otwieram. Co tutaj mamy? No kurczę, pieczone. Dobra. Najpierw pierwsza rzecz, co nam się rzuca w oczy, tu mamy śrubki. Dwie śrubki plus dwie sprężynki do montażu w gitarze. Mamy tutaj schemat zamontowania tegoż przetwornika. Mamy tutaj do góry nogami. Wszystko wyjaśnione. Taka instrukcja, można powiedzieć, instrukcja montowania przetwornika. Wiem, że to jest słabo widoczne. Jednak jakby wszystko to jest pokazane. Jak to zamontować. No i teraz, co ciekawe. Tu mamy, wyciągamy nasz przetwornik, solidnie zapakowany. Merlin. Bardzo fajnie wygląda, trzeba przyznać, tak można powiedzieć, no nie tyle nowocześnie, ale na pewno wygląda tak jak EMG czy Seymour Duncan AHB2. Jest to pasywny przetwornik. Tu mamy logo Merlina. Z drugiej strony natomiast mamy napisane dokładnie, co to jest? Hellfire Bridge. Tutaj są to zamontowanie, tutaj też otwory pod te śrubki. No i kabelek takiej długości. Trudno mi powiedzieć, że to jest jakieś pewnie 40 cm. Coś około tego. No, zapraszam do zakupów w sklepie Rock Day. Papatki.